Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garaż Dexa. Dzisiaj oczywiście zapowiedziany we wcześniejszych odcinkach, jak już jechać całą linię to do końca, ST2. Uwieńczenie całego nowego drzewka dwulufowców, 10 tier. No, miejmy nadzieję, że uda mi się pokazać wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym pojeździe, a na sam początek oczywiście struktura i schemat budowy pancerza. I sam spód pojazdu to 180 mm. Mamy tutaj cienką listwę, belkę łączącą, która ma 180 mm, płyta skątowana 150 mm. Praktycznie pod kątem prostym, no jest tutaj delikatny kąt, wizjera pancerza dowódcy 205 mm, 180 mm, 165 mm i po tych bokach na końcu pancerza i na górze mamy 125 mm i 145 mm. Tak samo sam tutaj, jak gdyby ten wizjer, 145 mm, ta góra. Później boki, skosy łączące do przedniej płyty do boku 155 mm, bok pojazdu 140 mm, dół również 140 mm, żadnego pancerza warstwowego. Gąsienice i kółka liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Tył pojazdu pod wieżą to 30 mm, góra wieży również 30 mm, garnek dowódcy z góry 30 mm. Tył pierwszy skos 100 mm, później znowu płaska powierzchnia tyłu 30 mm, zaś sam tył to 100 mm na całej długości i szerokości. Mamy tutaj jeszcze pierścień pod wieżą, przybliżmy sobie to bardziej, który posiada 280 mm. Później przy pierwszej połowie wieży przechodzi w 250 mm, zaś potem na tyle, na całym boku od połowy wieży, na boku i na tyle, chwileczkę oddalimy tutaj, jest to 160 mm. Jarzmo wieży, które jest pancerzem warstwowym, to 330 mm, 300 mm, 250 mm, 205 mm. No słuchajcie, jest grubo. Na pewno będzie zbierało za zero. Pod tą pokrywą tego pancerza warstwowego, tym jarzmem, kryje się ogromna dziura, gdyż pamiętajmy, cała ta linia posiada wychyłe działa. Jak widzicie, ogromna przestrzeń, która jest zakończona pancerzem 300 mm, zarówno u dołu, jak i u góry. Wieża również przy samych krawędziach 300 mm, później przechodzi 280 mm, 270 mm i 250 mm. Absolutnie tutaj nie strzelajcie. Bok 210 mm, u góry 200 mm, środkowy pas taki cienki 180 mm i później już mamy 160 mm. Tutaj 180, 160 mm cały czas od połowy wieży aż do tyłu. Ten pancerz 160, tył również 160, bez żadnych absolutnie weak spotów u dołu, u góry. No i czółko wieży 100 mm. No i oczywiście garnek. Garnek, w który powiem Wam wchodzi. Mamy tutaj 190 mm, co jak wiecie na 10 tier nie jest dużo. W przypadku standardowego ST drzewkowego, jednolufowca, w ten garnek nie wchodziło. Ten garnek jest większy i uwierzcie mi, tutaj idzie się wbić. 190 mm naprawdę to nie jest wiele i jest to absolutnie dookoła. No, szkoda, taka trochę fuczka, ale zapraszam do garażu, aby pokazać tą maszynę w akcji. STA 2 w porównaniu do swoich innych braci dwulufowców niższych tierów na pewno jest pojazdem monumentalnym i posiada tak zwany fear gun, czyli będziemy się zawsze zastanawiać, czy już strzelił, czy nie wystrzelił, bo uderzenie z dwóch luf tego pojazdu
No to jest tak, jakbyśmy wyjechali na Jagodę. No bywa bardzo, bardzo nieprzyjemne. Pojazd potrafi nam trzepnąć od 800 do prawie 1000 obrażeń salwą z dwóch luf. Po drugie, wygląda przepięknie, masywnie i jest strasznie dostojny. Przynajmniej jak dla mnie. No na pewno ten garnuszek troszeczkę burzy całą moją ideologię tego pojazdu, że on jest taki pancerny i nie da się go przebić. Otóż da się go przebić i nie stanowi to jakiegoś dużego problemu. Myślałem, że będziemy tutaj grali na wieżę tak bardzo bezkarnie, aż właśnie miałem taką bitewkę, gdzie próbowałem grać na wieżę i Super Conqueror na amunicji premium po prostu za każdym razem peklował mi w ten garnek. No, ja musiałem strzelać pojedynczymi strzałami, żeby coś mu tam zrobić. Robiłem mu niewiele. Ta wymiana, taka granie na wieżę się nie opłaca. Jednakże, kiedy ten pojazd wyjedzie i trzepnie nas z tych dwóch luf, naprawdę robi się smutno, a wszystkie drobne wyskakują nam z portmometki. Dobrze. Dosyć tutaj miętoszenia. Będziemy mieli tutaj załogę Śnieżynek. Śnieżynka dowódca posiada 7 perek 94%, reszta posiada 6 perek 65-76%, także załoga jest naprawdę wypasiona i oczywiście standardowo od 8 tieru aż do 10 mamy tutaj dowódcę celowniczego, kierowcę i dwóch ładowniczych. Moduły, kompletny standard, wentylacja, stabilizator i ulepszony system naprowadzania idealnie się sprawdzają na wszystkich tych pojazdach. Radyjko 730 metrów sygnału, gąsieniczki 26 prędkości obrotu, silniczek 840 koni, 15% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 12,03 mocy na tonę, jednakże pojazd na papierze potrafi się rozpędzić do 40 km do przodu, 13 do tyłu, a obrót z tak wyśmienitą załogą i modułami to 31,66. Słuchajcie, to jest chyba maks, jaki się udaje wyciągnąć tym pojazdem. Pojazd oczywiście należy do pojazdów wolnych, niemobilnych. Nie wiem, czy jechałem z taką prędkością. Nie idzie się znudzić jeżdżeniem tym pojazdu. Nie jest jakimś molochem, który ciągnie się przez całą mapę, ale nie jest dynamiczny. Mamy tutaj wieżyczkę. 16 prędkości obrotu to też jest bardzo, bardzo niewiele. I 390 metrów zasięgu widzenia. No i oczywiście herold wszystkich strzelców dwóch luf. Mamy tutaj dwulufowe działo 122 mm, 11,7 ładowania, 5 sekund czasu pomiędzy strzałem a przełączaniem naładowane działo, 2,5 do 3 sekund przygotowanie salwy i jeżeli chodzi o penetrację, 258 na PPK-ach, 310 na hitach i 68 na hajakach, których absolutnie nie używam. Zadajemy średnio po 440 punktów uszkodzeń, a na hajaku możemy zabrać nawet 530 około. Rozrzut na 100 metrów 0,4 i 3 sekundy czasu celowania. To jest tak jak w 9 tierze, tylko już obrażenia zupełnie inne. Oczywiście działo posiada minus 8 opuszczania, plus 20 do góry, super. A z tą załogą i modułami udaje nam się zredukować czas celowania do 2,5 sekundy. Rozrzut na 100 metrów to 0,37, a nasz DPM wynosi 2460. Na uwagę zasługuje też HP-ki tego pojazdu, punkty wytrzymałości, jest ich aż 2500. Jeżeli chodzi o maskowanie, jest jeszcze lepsze niż w 9 tierze, mianowicie 10,62 stacjonarnego pojazdu. To jest coś i nasz zasięg wyjazdu, i nasz zasięg widzenia dzięki bardzo wykwintnej załodze i modułami to będzie aż 429 metrów. Nie jest ślepym kretem. Słuchajcie, jeszcze raz go tutaj obkręcę. Tak wygląda ten cud natury i techniki. Proszę bardzo. Piękne dziecię to. No i oczywiście chwała i sława Gajuszu C plusie T2. Prześwietne działa. Jedziemy. Dosyć tego pitolenia. No, sam jestem ciekaw. Dużo bitew w tym nie rozegrałem. A i nie ma artylerii, popatrzcie. Same dziesiątki. Będzie słodko.
Zobaczymy, czy uda nam się zrobić tutaj pożytek z naszych dwóch lów. Tak to właśnie wygląda, stary. No, wygląda kosmicznie, naprawdę. Strasznie mi się podoba. A strasznie mi się nie podoba to, że w ten garnek da się przebić. Tak nie powinno być. Nie. Protestuję. No, jak widzimy, mobilnością ten pojazd nie grzeszy. Ale najgorzej też nie jest. Mamy 21,4 sekundy ładowanie wszystkich dwóch. Wyjedziesz? Okej. Mają te deki. Tego bym się tutaj podpaliło. Jakby tak wyjechał. Wiem, że to ci wchodziło. Pamiętam cię. Nie bardzo. Troszkę skiełzło. Łap tu chłopcze. No i co? Będzie jeszcze jedna? A, już nie chcesz. Na pewno nie będziemy wyjeżdżać. Tam mają też obstawę niszczycieli na bank. Dobrze. 260 będzie chciała grać na wieżę. Więc nic tu nie zrobimy. A czwórka mogłaby troszeczkę... Przejechał na tamtą stronę. To ciekawe. Okej. Dobrze. Kręci się. Uciekł. Dół spoko. 2,6,8/4. To może być nieciekawe. Słuchaj, widzę, tutaj ładują. I siódme. I tutaj zaczynają się te problemy. Na pewno nie. Chodź tu. Nieładnie. Zdąży. Tak, będzie nam ciężko ruszyć tego ISA. Myślę, że wystrzelam tą salwę i przełączę jednak na amunicję premium. Trzy do sześciu, nieładnie. Troszeczkę mamy tutaj. Pod górkę. No, jak ja uwielbiam takich graczy normalnie. No. Człowieku, albo jedziesz, albo nie jedziesz, ale jakoś się tu, wiesz, ustosunkuj, nie? Przyjedzie do ciebie i się sklei. Nie
260 będzie tam szarpała na wieżę. Szybki reload. Projetto. Lodówka. Dobrze. Czy nie dobrze, ale... Niestety, no. Nikt nie zdetrakuje takiego klocka. No i widzisz, popsułeś się. Sweet. Spokojnie, spokojnie, słuchajcie. Strasznie mnie denerwuje ten 60 TP. Niewątpliwie nieprawdopodobną zaletą naszego ST2 jest punkty wytrzymałości. Słuchajcie, nie będziemy robić jaj, przełączymy tutaj już na hity. Żarty się skończyły. Obydwa za zero. No. Słodko się robi, nie? Szkoda, że nie ma APCR-ów. Co jakby dostał? Co my mamy bazę zajętą? Ale jajo. Skapują nas. Nie mamy już ani jednego meda, ani jednego lighta. Lewej myślę, że nas tutaj wuzleta przesieje. Poszedł. Teraz pełno mam medali, ale za to nie mam nóg. No, zacięte to było. Już można spokojnie doczekać. Poszedł. No, przynajmniej nie jedna z tych szybkich, dramatycznych bitew 1 do 15 albo 2 do 15, tak? Tutaj widać było wszystko wyrównane. Co na pewno jest na plus. No. Porażka. Strzelec wyborowy. Mamy tutaj no, troszeczkę powyżej środka stawki obrażenia. Patrzcie na topie STV-y. No nice. My zrobiliśmy.
2281 punktów uszkodzeń, 1180 zablokowanych przez pancerz, jeden wykryty pojazd, 1679 za naszą pomocą, tak też się da. Strzelaliśmy ze złota i mamy tutaj po łapkach minus 14796 kredytów. Tyle. No, może uda się rozegrać. Naprawdę wygląda kosmicznie w tych kamuflażach jeszcze. Piękne, dziecię, to. Może się uda rozegrać jedną bitewkę kompletnie bez amunicji premium. Zobaczymy, jak potrafi zarobić ten pojazd. To mnie najbardziej ciekawi. O nie, nie, nie. Dychy, ta mapa jeszcze. O nie, nie. Ale mnie pokarało. Nie wiem. Gdyby tam nie było Godzilli, chociaż można zrobić jakiś taki test pancerza w tej bitwie. Kurczę, czy my mamy na to chęci? No dobrze, zobaczymy, co potrafi odbić ten pancerz. No bo z bliska naprawdę, uwierzcie mi, granie na wieżę z bliska tutaj będą nam walić w ten garnek. I to przeważnie z amunicji premium, wtedy nie ma to tamto. No, jak widzimy, troszeczkę się ciągnie kolega. A prawa strona na górkę. Nie ma lightów, to też jest dobry znak, ale oni mają K91, 140 i batchata. My nie mamy takiego spotu jak oni. Nasze Progetto na prawo, to też nie jest ładnie. 140 w ogóle tutaj. Polish Viking 1986, no pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś z nami. Zająć jakąś pozycję spoterską? Nie. To nie. No dobrze, no wiemy dobrze, że ani nie dostaniemy wsparcia z tego co widzę, ani nie będziemy mieli spota. Brawo, no to zobaczymy. Szczerze, ciężarem jak mnie wyrzuca na tą mapę, nie lubię takich rzeczy. Zobaczymy, ile ten pojazd jest w stanie wytrzymać. Pojedziemy na YOLO. Spiszemy sobie to. Obydwa odbite, no przecież nie wytrzymam. My już mamy 1000 HP-ków mniej. Łup, jeszcze artyleria, już mamy 520. A dlaczego? Bo nasza 140 stoi kompletnie z zianami. I garaż. Słuchajcie, bardzo dziękujemy, dziękuję panu. Jeszcze tu kolega, proszę bardzo. Polish Viking. Idealnie po prostu, no, nic dodać, nic ująć. No, pojazd, jak widzieliśmy, nasz nie wytrzymuje zbyt długo ognia. Jednak coś po spocie, coś odbite. Widzimy się przy wynikach bitwy. Z góry, przepraszam za tą postawę i tak zagraną bitewkę. Słuchajcie, no 2 do 15, nic dodać, nic ująć. My zrobiliśmy zaledwie no, trochę odbitych obrażeń. No, raz, dwa, trzy, cztery pojazdy zrobiły zero. Nic dodać, nic ująć. Minus 16218 kredycików. 3 oddane strzały, 3 trafione, 0 przebić. 1450 odbitych, 1609 za naszą pomocą. No i strzelec wyborowy. Nie wiadomo tak naprawdę za co. No nie chciałem Państwu tutaj pokazywać 15 czy tam... Przepraszam, bitwa trwała 7,5 minut, czyli te 7 minut z krzaka. Spójrzmy jeszcze raz na ten pojazd. Wygląda świetnie i miejmy nadzieję, że ostatnia bitewka coś nam więcej wniesie o tym pojeździe. No troszeczkę bardzo zirytował mnie tutaj kolega Viking. Nic tam nikt nie zrobił. 2 do 15, 7,5 minuty bitwa. Roztrzepani po prostu... na miękko.
No, i tutaj możemy sobie pojechać do miasta. Jestem ciekaw, jak to tutaj będzie. Jak szybko tam dojedziemy. Proszę, mamy 4 heavy, mamy SE tu nie. No, oby tylko nie zraszowali 3 artylerii, oczywiście. Będzie słodko. No, niewątpliwie już można powiedzieć, że pojazd na pewno nie będzie królował na żadnych twierdzach czy cewukach. Jako zabawka, no, są lepsze zabawki, no, to trzeba sobie powiedzieć. Z tych wszystkich dwulufowców chyba najbardziej interesującym i takim intratnym pojazdem jest na pewno pojazd premium. On jest dobry, on jest bardzo dobry. Posiada działo, posiada walnięcie, nie zamula, ma pancerz. Natomiast te wszystkie drzewkowe od ósemki aż po dziesiątkę zawsze najeżone są jakimiś wadami. Myślę, że najlepszym pojazdem z tego całego nowego drzewka, tych wszystkich trzech pojazdów jest 9 TR, który ma mobilność, ma walnięcie, ma pancerz. Tak naprawdę posiada bardzo, bardzo dużo atutów i nie jest wcale przegięty. Natomiast ósemka i dziesiątka, no ósemka jest za miękka, nie posiada mobilności, a dziesiątka również jest za miękka i nie posiada mobilności. No i jeszcze na wieży, na którą mogłaby naprawdę prześwietnie grać, posiada garnek, który jest przebijalny. No, nie bardzo. No, jedyne, co nam pozostaje, to tylko czekać na ten moment wystrzału z dwóch luf i fantastyczne jakieś takie przebicie sowite, które wejdzie tam za prawie 1000. No 60 to ciekaw jestem, jak to będzie. My go nie przebijemy, ale tu go tak. Aha, chyba że nie. Chyba że nie. Będziemy strzelać ze zwykłej amunicji. Tak, będziemy strzelać ze zwykłej amunicji. Ciekawe jestem, kiedy tu artyleria wyparzy. Dobrze, już nikogo nie ma. Nie po naszym spocie. Co my tu jeszcze będziemy mieli? Dobra, ten jest idealnie tutaj. Możemy sobie podjechać. Bardzo tutaj jest dziwne, że ten oto pojazd nie posiada żadnego bocznego pancerza właśnie warstwowego. Tutaj też ubolewam. No myślę, że... No pomóż nam, Emil. Emil. Dobrze. Nieprzytomni. Nie wiedzą, co się dzieje. Szkoda, że ten drugi pocisk w momencie, kiedy... Dobra, Polak mu tu przyjedzie na wsparcie. Nie chce tego. Bardzo miło. Osiemset 59. O, na pewno poczuł się niemiło. Taki dupalek na pewno każdego by zapiekł. A, oczywiście przegrali bazę. No. Został sam Emil. Pojazd przeciwnika zniszczony.
Gąsieniczka. Nie, nie tym razem. Oj, tu chyba coś będzie. Pytanie, czy nasi nie mogę naprawić, nasi bo to obronią. Tak jest. Nie mogę póki co naprawić, a jak to jest, one się mogły kompletnie przestawić, ta artyleria, uciec. Obydwie mają mobilność. No, niemniej jednak, przyznacie szczerze, ten pojazd w mieście robi robotę. Nie wolno go absolutnie lekceważyć. No strzał z dwóch dział kończy się dla nas smutnym ubytkiem tych około 850 punktów wytrzymałości. I to tak naprawdę to jest takie minimum, bo wiadomo, że dział bije po 440, więc może być naprawdę smutno. Mogą wejść tutaj naprawdę takie strzały około 1000. I pamiętajmy o tym, że te działa 122 mm, jeszcze z taką załogą, no może czapeczka nam odpaść. A, tu już możemy spokojnie sobie uleczyć, pojedziemy trochę szybciej. Jeszcze jakby się udało coś tutaj sieknąć. O, teraz jak się rozpędził, patrzcie. 39-38 na godzinę. Nie przez wodę, na pewno nie. A ci będą kapować. No to jest mistrzostwo świata. To spotuj. Dobrze, czyli street jest tutaj, tak? Ok. Przed nami. Nie mamy załadowanych hitów. No, gdzie się przestawił? Gdzie mógł uciec? Ma mobilność. Patrzcie, co się dzieje. Krzyżowy ogień. No, czy nasi coś wymyślą w ogóle? Jednak chyba wróci się na kapa. Spokojnie możemy to obejrzeć do końca, gdyż ta pierwsza bitewka była bardzo krótka, więc nie będę Państwu odbierał tej przyjemności. Przepraszam, ta druga bitewka była bardzo krótka i drugiej bitewki nie chciałbym Wam nigdy puścić. No bo naprawdę 7,5 minuty z krzaka na tej mapie to mogłoby was rozwalić tutaj. Natomiast tutaj widzę, że wszyscy będą próbowali kapować. Nikt się nie odważy. Proszę, jakie zjednoczenie, to się rzadko obserwuje.
Nawet tutaj, proszę, podchorąży zawsze zdąży. Batum. Tylko ogłuszenie wyszło. Jest samobrażenia. No, w gruncie rzeczy szkoda, że nam się tam nie udało dotrzaskać do końca. I śmig. No, przynajmniej nie jedna z tych bitew, prawda, do 15 pięciominutówek. Także to jest na pewno na plus. No i my tutaj już coś niewątpliwie zrobiliśmy. Strzelec wyborowy, ogień skuteczny i tym razem mamy drugi wynik w naszym zespole pod względem damage'a. I zrobiliśmy 3195 punktów uszkodzeń, 3080 odbitych, 1 frag, 458 za naszą pomocą. Nie strzelaliśmy z amunicji premium i zaledwie zarobiliśmy 9743 kredyty. No, mało. Mało jak na takie zwycięstwa, jak na takie obrażenia. No pamiętajmy też, że oddaliśmy 11 strzałów, 11 trafień, 8 przebić. No to w sumie też nie jest jakoś tak tragicznie najgorzej. Ten wynik, no ten wynik i jeszcze 1130 zwykły pocisk. 5200, wow, 5200 hit i 795, jakby ktoś zamierzał wozić haeki. No, tak to wygląda. Słuchajcie, gościem dzisiejszego odcinka był ostatni król wszystkich dwulfowców, uwieńczenie całego drzewka, STA-2. Tak to cudo wygląda, tak jeździ, tak się nim walczy. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli sobie go robić? Zastanówcie się nad tym. I piszcie. Piszcie. I dla mnie pojazd wygląda świetnie. Strasznie mi się podoba, lecz jakbym komuś miał polecić, czy go robić, to na pewno wybrałbym jakiś inny czołg, który jest dużo, dużo lepszy, bardziej pożyteczny. A jeżeli jesteście kolekcjonerami, jeżeli uwielbiacie robić te czołgi, no to na pewno pewne bitwy dadzą wam bardzo dużo satysfakcji, szczególnie to walnięcie z dwóch dział. Na tym kończę. STA-2. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa. Przyjemnego weekendu.